Już prawie wszystko spakowane, mamo. No, nareszcie, teraz będzie można przewieźć wszystko do nowego domu. Aniu, pozdejmuj wszystko z tej półki. Dobrze, tatusiu. Ojej, ależ macie dużo zabawek. O, znalazł się ten zielony długopis, którego tak długo szukałam. Ale szczęście, że go znalazłam. Jak ci idzie, Nikola? Możemy już przewozić rzeczy? Tak, wszystko gotowe. Ale tu teraz dziwnie, tak pusto, prawda, Aniu? Tak, racja. Salon też jest kompletnie pusty. Dzisiaj będziemy już spać w naszych nowych pokojach. Tak, ale ja na pewno będę trochę tęsknić za starym. Ja też. Na szczęście babcia i dziadek się tu wprowadzą. I Rufus. Będziemy mogły tu czasem nocować. Uważajcie, niesiemy wielką szafkę. Ostrożnie, Nikola. Uważaj, żebyśmy nie zadrapali nowych schodów, zanim tu naprawdę zamieszkamy. No dobrze, udało się. Nawet nie przypuszczałam, że ta szafka jest taka ciężka. Zobacz, Aniu, masz swoją szafkę z powrotem. Możesz już zacząć układać w niej swoje rzeczy. Mamusiu, nie wiem, jak udekorować swój pokój. Chodź, może razem coś wykombinujemy. Powiesimy znowu zdjęcia? Jasne, jeśli tylko chcesz. O tak, proszę. Czas zacząć szykować parapetówkę. No dobrze, biorę się do pracy. Czy możesz rozpalić grilla? Minie dobra godzina, zanim się porządnie rozpali. Jasne, pójdę tylko po drewno. Najpierw przygotuję zapiekankę z ziemniaków. To zajmuje najwięcej czasu. I do piekarnika. A teraz sałatki. Kiedy przyjdą goście? Nie za prędko, ale jest jeszcze mnóstwo do zrobienia, zanim przyjdą. Ojej, szkoda! Nudzę się! Idźcie może pomóc tacie rozpalić ogień. Ojej, ogień już się pali. No tak, pali się. Możemy ci w czymś pomóc? Tak, pomyślałem sobie, że przydałoby się nalać wody do brodzika. Tak dziś ładnie i ciepło. O tak, mogę ja nalewać? Ale fajnie, że będziemy mieć brodzik. O tak, super. Na tym stole zrobimy bufet. A tutaj postawimy drugi. Tatusiu, zakręć wodę. Dobrze, już. Chodźmy teraz do kuchni. Cześć, mamo. Możemy ci w czymś pomóc? O tak, możecie zanieść te sałatki na stół. Weźcie, każda po jednej. Pycha. Zaczynam być już głodna. I melony. Uwielbiam melony. Potrzebujemy jeszcze kilka krzeseł i napoje. Dobrze, chyba mamy już wszystko. Idą goście. Cześć. Cześć. Przyniosłam ciasto. O, dziękujemy. Ciasto śliwkowe, moje ulubione. I kwiaty dla ciebie, Nikola. Dziękuję, Marcin. To bardzo miłe z twojej strony. Mam nadzieję, że nie zaczniecie mieszkania w nowym domu od zatrzaśnięcia drzwi od zewnątrz. Dziękuję, babciu. Samochodzik, ale fajny. Idzie Eliza. Cześć! Cześć! O, macie zdalnie sterowany samochodzik? Tak, z silnikiem elektrycznym. Skoro wszyscy już są, to można zacząć smażyć kiełbaski na grillu. Pokażesz mi swój nowy pokój? Tak, jasne! Chodźmy na górę. To tutaj, ale ładny! Mam nawet drabinkę do wspinania się. Ale fajna, też bym taką chciała. Chodźcie, mój pokój jest tam z tyłu. Jeszcze nie skończyłam go dekorować i nie rozpakowałam wszystkich rzeczy. Ale wiesz, co jest najlepsze? Z tego miejsca widzę całą drogę do twojego domu. Racja! Będziemy mogły przysyłać sobie sygnały latarkami. Hej, co wy wyprawiacie? O nie! Przestańcie jeździć po moich rzeczach! Chyba będzie lepiej, gdy pójdziecie z tym samochodem na dwór. Tak, wracajmy lepiej do ogrodu.
Kiełbaski gotowe. Gdzie jest Rufus? Został u babci w domu. Boi się, jak jest duży hałas i zbyt dużo ludzi. Ojej! Skoro jesteśmy tu wszyscy razem, to zapewne pamiętacie, że w ubiegłym roku w domu moich rodziców był pożar. Dom nadal wymaga generalnego remontu, dlatego babcia i dziadek przeprowadzą się teraz do naszego starego domu. Chciałabym wam teraz wręczyć klucze. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że będziecie się czuć jak u siebie. O tak, na pewno. Przebiorę się w strój kąpielowy i idę do Brodzika. Okej. Tato, czy ja też mogę wejść do Brodzika? Tak, idź się przebrać w strój kąpielowy. Ale cieplutka woda. Idę na huśtawkę. Hej, Lenka! Czy nie fajnie by było tak skoczyć z huśtawki prosto do wody? O, świetny pomysł! Muszę spróbować. Ale super! Wii! Ja też! Nie, Pawełku, ty jesteś na to za mały. Ja też chcę. Przebiorę się w bikini. Skakać tam! Pawełek, też skakać. Pawełku, nie możesz. Nawet ja nie umiem tego zrobić. Uwaga! Zobacz, pochuśtasz się przez chwilę na huśtawce, a potem wejdziesz do wody. Nie, nie! Skakać! Pawełek duży! Och, co za uparciuch! No dobrze, zrobimy to razem. Marcin, co ty robisz? Pawełek chce skoczyć z huśtawki do wody, jak starsze dzieci. A ponieważ nie może sam, to robicie to razem? Jupi! Ale fajnie! Ojej, moja pupa! Coś mi się wydaje, że resztę wieczoru spędzę w Brodziku chłodząc siniaki. Tato, jeszcze raz! Może lepiej nie. O nie, znów to samo.